Witajcie! Dzisiaj pierwszy z filmów dla wspierających. Zapraszam Was serdecznie. Będę taki cykl filmów, postaram się zrobić przynajmniej raz w tygodniu, żeby był jakiś nowy film z czymś nowym. Tutaj Wam chciałbym zaprezentować dzisiaj talerzówkę produkcji francuskiej. Ciężkie to dziadostwo niemożliwie. Mam nadzieję, że 60 sobie z tym poradzi. W każdym razie, jak patrzyłem na, bo była tutaj przywieziona, zaczepiona na ten, tutaj na uszy i tak dalej, to ona po prostu 60 to podniosła. Nie wiem, ile to waży, ale mówiliście, że potrzebna jest taka talerzówka około tony. Nie bałbym się powiedzieć, że ona może tyle ważyć. Jest to no ogromne, talerze 60 cm, słuchajcie. Stan jej jest taki, jaki jest, ale mi się wydaje, że powinna sobie poradzić z tymi rzeczami, które tutaj czekają. No i co? Jedna rzecz taka w niej, że tutaj nie ma opony. I teraz będę ściągał, ponieważ łożyska też tutaj wybiło, nie istnieją. Będę ściągał tą śrubę, żeby odkręcić całkiem to koło i pojadę na wulkanizację coś dobierać. Przy okazji tutaj się pomierzy, jakie tu mają być łożyska i te łożyska pójdą do wymiany. No, koło podporowe, słuchajcie, w tej maszynie jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ w momencie, kiedy się podnosi tutaj na podnośniku, to koło się opuszcza i można regulować po prostu sobie głębokość poprzez to koło właśnie pracy talerzy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz taka dosyć istotna w tym, w tej maszynie, to jest to, że no ona jest na tyle ciężka, że po prostu przejazd z takim klamotem, że się tak wyrażę, mógłby być bardzo, bardzo problematyczny, a tutaj to koło po prostu rozwiązuje ten temat, ponieważ w momencie, kiedy się to opuszcza, w zależności po prostu jak się opuszcza to na podnośniku w dół, opuszcza w dół, co za bezsens, no jak się w każdym razie opuszcza, no to koło wtedy po prostu idzie do góry i ta regulacja na tym polega. W momencie, kiedy podnosimy, koło idzie na dół i trzyma nam całą maszynę w powietrzu. Także to jest bardzo fajna rzecz. W tym momencie przy tej wadze maszyny można nią 60 sterować. Zobaczymy tylko po prostu na jakiej zasadzie. Mam nadzieję, że to się uda. Ponieważ chodziło właśnie tutaj o taką talerzówkę. Chciałem wybrać, słuchajcie, jakąś nową. Podjąłem tematy na Facebooku, na stronie i tak dalej. Dostałem różne odpowiedzi odnośnie po prostu starych polskich maszyn, żeby nowej nie kupować, bo po prostu to jest wszystko plastelina, tak mi mówią, nie wiem, to czy z doświadczeń własnych, czy z jakichś innych. W każdym razie jest maszyna stara, nie wiem, z którego roku tabliczka jest, ale tutaj nic na niej nie ma. Niestety, w każdym razie zobaczymy, jak ona się spisuje. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Tymczasem zabieramy się za tu mam klucze 46, pasuje, bo mierzyłem, muszę iść po młotek, bo tak wziąłem. Dobra, nie będziemy tutaj się z tym pukać, wezmę zaraz młotek i tutaj ten temat spróbujemy ruszyć. O, młotek jest, jeszcze tylko trzeba. O, widzicie, i to się właśnie gnie, dlatego trzeba będzie to złapać przez kombinerki. O. Mam nadzieję, że to się nie złamie, a jak się złamie, trzeba będzie wziąć wybijak i wybijakiem się potraktować. O, widzicie? O. O, cyk. Rozbujać i powinno wyjść. Trochę za duży młotek wziąłem, ale mam nadzieję, że sobie poradzę z tym. O, o to chodziło. I zawleczka wyjęta. Damy ją tu, żeby nie spadła.
Wcześniej już to popsikałem substancją. O! Ale chyba jeszcze za mało. Aż ty jasny gwint. Trzeba wziąć rurę jakąś. Bo to nie puści. Jeszcze. Kiedyś takich sztuczek się nauczyłem. To praktycznie cała moja wiedza z mechaniki. No ale mam nadzieję, że to, że damy radę. Oż ty skubańcu. Trzeba chyba wziąć jakąś rurkę, bo puścić nie chce, nie zamierza. Tutaj zobaczymy, bo to też jest 46 klucz. O kurczak, nie da rady. To musi być długa rurka. Inaczej nic z tego nie będzie. Także takie coś. No w każdym razie, o, i osy się tam zagnieździły. W każdym razie takie, słuchajcie, atrakcje tutaj, jak widzicie. Spróbujemy tą maszynę ożywić i pojechać z nią jak najszybciej w pole. Glebogryzarka, co miała zrobić, to zrobiła, ale oczywiście jeszcze tam będzie do roboty. Jeszcze w międzyczasie, słuchajcie, jak tutaj nie pokazywałem tego na filmie, ale była jedna robota taka tutaj po sąsiedzku, w sensie robota, no. Chodziło o zwykłą pomoc sąsiedzką. No i potrzeba było tura, 60-kę tą czerwoną. Wziąłem, natomiast ładunek był tak ogromny, że tur sobie z tym nie poradził. Nie wiedziałem po prostu, jak to wygląda, ale to był rozładunek palet takich kilku sztuk. Każda mniej więcej 900 kg. Może troszkę więcej, trudno powiedzieć, może troszkę mniej, ale w każdym razie tur sobie z tym nie dał rady. Także tego nie zrobiłem. No i za szybko zmieniłem biegi, zakleszczyłem, także takie rzeczy się zdarzają. Będę musiał zaraz pójść i odkręcić dźwignię zmiany biegów, bo tam po prostu tutaj, jak odkręciłem zamki, nic to nie dało, więc odkręcę dźwignię zmiany biegów i tam wyrównam te listwy do zmiany biegów. Powinno po prostu wszystko być dobrze. No i mnóstwo roboty. Troszeczkę pogoda, jak widzicie, jest, no jak dla mnie, kiepska. Także zobaczymy, co się uda zrobić. I przy okazji jeszcze jedno koło, słuchajcie, do wozu dłużycy odebrałem. Tamte pozostałe dwa są jeszcze w wulkanizacji. Natomiast jedno, to felga, jest niestety zniszczona. Także rozglądam się w tej chwili za felgą 5x90. Rozmiar taki jak tutaj, 825x20. A jak wygląda ta felga, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Dobra, na razie idę ogarnąć jakąś rurę, żeby móc to odkręcić.